Dzień dobry, witam Was w bardzo wyjątkowym odcinku podcastu Aktywne czytanie książki dla dzieci. Jest wyjątkowy, bo zazwyczaj podcast to jest wspaniała rzecz do posłuchania, ale dzisiaj nie mogłam sobie odmówić przyjemności poprowadzenia tego podcastu, tego odcinka razem z Kicią Kocią. Sytuacja jest zupełnie wyjątkowa, dlatego że w audiotece, z którą współpracuję od jakiegoś czasu, właśnie tam pojawiły się odcinki z Kicią Kocią, czyli po prostu opowiastki, które znamy z książeczek wydawnictwa Media Rodzina. To są historyjki czytane przez Macieja Sztura. Wyobrażacie sobie, jakie to jest super? Ja nazywam się Anna Jankowska, jestem bookmarketerką, jestem pedagogzką, prowadzę blog Aktywne Czytanie, prowadzę też blog Nie Tylko Dla Mam, a to jest Kicia Kocia. Kiciu, kociu, porządnie sobie zrób tutaj spódniczkę. Kicia Kocia, która wywołuje masę emocji. I to, uwaga, może nie do końca u dzieci, albo również u dzieci, ale też u dorosłych. A skąd wiem? Wiem stąd, że w grupie Aktywne Czytanie na Facebooku, którą prowadzę, zadałam rodzicom pytanie właśnie o Kicie Kocie. Pokazując, że są już audiobooki do posłuchania, bo one są od bardzo, bardzo niedawno, nie wiem kiedy Wy będziecie słuchać tego odcinka podcastu, ale mamy styczeń 2023 i dopiero teraz one się pojawiły. I wiedząc, że będę nagrywać ten odcinek, zadałam w grupie pytanie, prosząc rodziców, żeby mi podrzucili za i przeciw, jeśli chodzi o Kicie Kocie. Kicia Kocia razem ze mną czytała te wszystkie komentarze, a było ich tam grubo ponad 400, więc przez to wszystko się przebiłam i powiem Wam, że to były cudowne odpowiedzi, dlatego że byli to no po prostu ludzie, którzy znają temat, którzy znają całą serię albo sporą część serii, którzy mają dzieci w różnym wieku, mają dzieci, które dopiero zaczęły przygodę, które są w samym środku przygody z Kicią Kocią, ale też takie, które wyrosły już z Kici Koci. I przebiłam się przez tych ponad 400 komentarzy i wybrałam plusy i minusy. I zacznę może od, co bardzo często podkreślaliście, to są głównie Wasze słowa i Wasze przemyślenia. Patrzcie, ona ma tu nawet taki ogonek fajny. Zresztą rozmawiałam z Kicią Kocią bardzo dużo o tym, czy się z tym zgadza, czy się nie zgadza. Nie ze wszystkim się zgodziła. Niemniej jednak, Kicia Kocia może się zgodzić z tym, że ilustracje w książkach mogą być dla dorosłych takie mało czytelne, w sensie takie niezrozumiałe, takie czasem padało słowo brzydkie i ja to rozumiem i Kicia Kocia też to rozumie, ale no właśnie, no nie byłabym sobą, gdybym Wam nie powiedziała dwóch słów o tym, że te takie proste ilustracje, te takie jakby rysowane, spójrzcie w jej oczy, te takie jakby rysowane dziecięcą rączką, często bez perspektywy, to są właśnie ilustracje, które bardzo często przemawiają do dzieci i takie były właśnie też Wasze słowa, dokładnie takie, że ja za ilustracjami nie przepadam, ale moje dzieci bardzo lubią Kicie Kocie, dlatego korzystamy, sięgamy po nią bardzo, bardzo często, bo wiadomo, że jeżeli są ilustracje, które bardziej przemawiają do naszych dzieci, no to cała historia bardziej przemówi, lepiej się z tym wszystkim utożsamią. No ale tak, były takie komentarze. Druga rzecz, która też, no właśnie, dzieciom jest potrzebna, a z punktu widzenia dorosłych bywa denerwująca, to jest to, że ciągle się powtarza na początku zdania, Kicia Kocia, Kicia Kocia, Kicia Kocia. I słuchajcie, to też jest coś, o czym zresztą pisałam na blogu Aktywne Czytanie i mówiłam w wielu recenzjach, bo nie tylko w Kici Koci takie zdania się powtarzają. To jest tak, że one wpadają w ucho naszym dzieciom i dzieci lubią powtórzenia. Po pierwsze to zachęca do mówienia, po drugie łatwiej zapamiętać, po trzecie polubić bohatera, jeżeli te przygody są ciekawe, to dziecko chce słyszeć początek, czyli Kicia Kocia. No a jeszcze takie powtórzenia, już mówiąc tak zupełnie najogólniej, one też dają takie poczucie bezpieczeństwa. Może to jest
No właśnie, no to jest takie ogólne stwierdzenie, natomiast dajemy dzieciom takie poczucie, że to jest coś, co ja znam. Najczęściej wybierzemy to, co jest znane. A, kicia kocia, i to jest ogromny plus, i o tym też bardzo często pisałyście w komentarzach, że kicia kocia podejmuje bardzo dużo tematów, które są związane z oswajaniem nowych sytuacji przez dziecko. Czy to jest lekarz, czy to dentysta, czy nowe rodzeństwo. No tych sytuacji w kici koci, która już ma no kilkadziesiąt dobrych historyjek, jest bardzo dużo, i to był jeden z takich argumentów, który najczęściej się powtarzał, czyli ta różnorodność, można sięgać po to, co jest nam potrzebne, i tu kicia kocia bardzo się zgadza, dlatego że no właśnie, myślę, że między innymi na tym polega też sukces tej serii, że ona w prosty sposób przemawia do bardzo małych dzieci. I tak też zerkając na te komentarze, obie z kicią kocią zastanawiałyśmy się, w jakim wieku dzieci czytają te książki, i tak naprawdę to jest, tak uśredniając, wiek 2-3 lata. Zdarza się wcześniej, zdarza się też później, jak najbardziej. Natomiast no to są właśnie te momenty, kiedy kicia kocia jest czytana najczęściej. Ona też bardzo często rośnie z dziećmi, czyli na przykład jak zaczniecie w wieku 2 lat, to można sięgać po kolejne i kolejne. Jednym z minusów było to, ale to jest chyba tak przy wszystkich seriach, jakie znamy, książkowych, jednym z minusów było to, że te opowieści są nierówne, czyli jedna historyjka jest fantastycznie napisana, a czasami zdarza się tak, że no słabiej, że można by to było jakoś uwspółcześnić, że nie do końca właśnie fajnie. I ja się zgadzam z tym minusem, no ale tak jak wspomniałam, no przy seriach trudno, zresztą wiecie, to tak w serialach też jest, jeden odcinek fajniejszy, drugi niekoniecznie, czy tam jeden sezon fajniejszy, drugi niekoniecznie, natomiast ogólnie w całej serii jest w czym wybierać i jest czym się inspirować. I teraz zauważcie, jaki świetny jest pomysł z audioteką, bo pojawiały się właśnie takie wasze opinie, że już mam dosyć, bo ciągle czytam i od nowa, i od nowa, i od nowa. Zauważcie, że teraz można puścić dziecku ulubioną historię i nie trzeba siedzieć i czytać. Można też, jeśli macie, dać dziecku książeczkę i puścić historię, i dziecko może sobie oglądać obrazki, a my jesteśmy z tego czytania ten jeden czy dwa razy w ciągu dnia zwolnieni. To jest super sprawa. I ja myślę, że kicia kocia zawojuje też serca, w sensie ta audiobookowa, dzieci w przedszkolach albo nawet i w żłobkach, bo to jest fajnie, kiedy można po prostu dzieciom puścić, a one mogą odpoczywać, mogą się bawić, to może być jakby dowolna sprawa. No i ten argument, który mówiłyście, że bo te ilustracje mi tak nie do końca odpowiadają. Słuchajcie, w audiobooku mamy okładkę i nie trzeba oglądać ilustracji, a historyjka się toczy, więc jeśli dorosłych te ilustracje męczą, najogólniej mówiąc, proszę bardzo, włączamy, Maciej Sztur za nas czyta, dziecko ma opowiadanie, dziecko ma frajdę i zajęcie, a my nie musimy tej książki kartkować. I co mnie szczególnie cieszy, że ta kicia kocia jest w audiotece, no bo tak, to jest seria sprawdzona. I tak jak przejrzałam tych 400 ponad komentarzy, no więcej, zdecydowanie więcej tam jest bardzo cudownych, wspaniałych opinii, wręcz kicia kocia jest po prostu bohaterką w wielu domach. Ja nawet się nie spodziewałam, że aż taki będzie odzew na to moje pytanie. Natomiast właśnie szukałam takich bajeczek, od których zacząć, bo mam od was całą masę pytań, jeśli chodzi o audiobooki, bo zaczęłam o nich opowiadać trochę więcej przy tej współpracy z audioteką i bardzo często dostaję od was pytanie, od czego zacząć. Tak właśnie dlatego się cieszę i tak czekałam na kicie kocie, bo już wiedziałam kilka tygodni temu, że ona się robi, te audiobooki są nagrywane. Tak czekałam, żeby móc powiedzieć, zacznijcie od kici koci, bo to są proste historyjki, poruszają bardzo ważne dla dzieci tematy, poruszają je w bardzo różnych aspektach. O tym też bardzo często mówiłyście, że tam jest ważna ta różnorodność, że tam są różne postaci,
postacie i że niby prosta historyjka, a można z niej wyciągnąć rozmawianie o jeszcze takich, wiecie, tematach dookoła. Więc ja Was po prostu bardzo zachęcam do tego, żeby zerknąć do audioteki, włączyć. Darmowe fragmenty są do posłuchania, a też te historyjki właśnie dla najmłodszych dzieci, z racji tego, że to są krótkie książeczki, mają dosłownie kilkanaście minut, co też jest super, bo pozwala dziecku skupić uwagę, słuchanie na jednej historyjce i nie jest to bardzo długie, tak jak w przypadku audiobooków, które mogą trwać nawet kilka godzin. Jeśli szukacie czegoś na początek, sprawdźcie z tymi najkrótszymi. No i jak wybierać? To jest też właśnie super, że jest już w audiotece tak dużo odcinków. Wybierać po tym, co może w danym momencie zainteresować takiego właśnie maluszka. Dla jednych to będzie, nie wiem, nocnik, dla drugich to będzie spacer, dla trzecich ogródek. Wiecie, o co chodzi. Można wybierać po tym, czym się dziecko interesuje i to jest najlepszy trop, żeby nasz maluch polubił nie tylko kicie kocie, ale właśnie też słuchanie audiobooków. To jest trochę coś innego niż czytanie, a też bardzo, bardzo rozwijające.